Marcin Grolik po sparingu z Arką Gdynia. Jak oceniasz dzisiejszy pojedynek? Jak oceniam? No, wynik nie korzystny dla nas, ale możemy na pewno wyciągniemy wnioski po naszych błędach, w których straciliśmy dwie bramki i mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Początek sparingu dobrze ułożył się dla Chojniczanki. Wydawało się, że nie powinniśmy tak szybko stracić bramek. Wtedy ten moment taki lepszy trochę gospodarzy, tak, ale potem też ta połowa się dość wyrównała. Tak, na pewno straciliśmy w ciągu 2 minut bodajże dwie bramki. Szybko żeśmy strzelili, no i tak jak powiedziałeś, mecz był bardziej wyrównany. No, nie przypuszczałbym, że przegramy dzisiaj to spotkanie. Rok temu graliśmy z Arką Gdynia przed pucharowym meczem Zagłębiem Lubin. Ten sparing z Arką wtedy ułożył się trochę gorzej, bo przegraliśmy aż 4-0. Nikt nie zwiastował tego, że kilka dni później zagramy taki dobry mecz z Zagłębiem. Jak teraz oceniasz, w jakiej formie jest Chojniczanka, no tuż przed startem ligi już tak naprawdę? Pamiętam ten zeszłoroczny sparing, co przegraliśmy, tak mu powiedziałeś, 4-0. No, myślę, że jesteśmy lepiej przygotowani, może bym to źle nazwał, ale mam nadzieję, że jesteśmy dobrze przygotowani do rundy rewanżowej.